Lechia Nec, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy, czyli Gdańskiej Lechii. Jarosław Bieniuk, Lechia Gdańsk. Tak najbardziej naturalny chyba, bo stąd pochodzę. Nigdy nie myślałem o tym, żeby nie wrócić po karierze do Trójmiasta. Zawsze po cichu gdzieś liczyłem i marzyłem o tym, żeby zakończyć swoją przygodę z piłką właśnie tutaj. Zwłaszcza jak teraz, gdzie Lechia naprawdę jest jednym z fajniejszych klubów, gdzie wszyscy możemy być dumni z tego, że mam taki piękny stadion, że kibice cały czas wspierają i chętnie chodzą na mecze. Klub, który właściwie z roku na rok staje się coraz bardziej taki stabilny i myślę, że wielu piłkarzy chciałby tutaj grać. Tym bardziej ja, skoro tutaj się wychowałem i ja dziecko kibice Lechii. Jeden z najładniejszych stadionów w Europie. No, wszyscy chyba możemy być dumni po prostu z tego, że w Gdańsku zaczęło się takiego stadionu. Przecież od dziecka przychodziliśmy, przynajmniej ja przychodziłem tutaj na Traugutta, gdzie była jedna wykryta trybunka. To było wspaniale. Dopingowało się Lechia, która grała w niższych ligach. W tej chwili mamy ekstra klasę. Mamy jeden z fajniejszych stadionów. To naprawdę, tylko się cieszyć. Ja się urodziłem w Gdańsku, urodziłem się tutaj na Klinicznej niedaleko, tak że jeździmy na stadion. Jak większość gdańszczan. Tak, jak jeździmy na stadion na PG, to przyjeżdżam obok tego szpitala, w którym się urodziłem. Mieszkałem przez 2 lata, pierwsze swojego życia z rodzicami na Oruni. Potem przeniosłem się, 8 lat mieszkałem na Żabiance, na ulicy Wychera. Pozdrawiam wszystkich kolegów serdecznie tam. Tam całymi dniami się grało w piłkę, bo to takie blokowisko i właściwie wszyscy grali w piłkę. Całymi dniami żeśmy kopali tą piłę na podwórku. Potem w wieku 10 lat przeprowadziłem się do Sopotu i właściwie skończyłem podstawówkę i liceum w Sopocie. No, jak już miałem 19 lat, wyniosłem się już w świat za piłką, także no, jestem gdańszczaninem, sopocianinem. Wiadomo, że ja śmieję się, że no, spędziłem większość takich przyjemnych chwil to na Monciaku, bo ta cała młodzieńcza fantazja i energia była wyładowywana tam. Myśmy zawsze mieli tam z kolegami z punkt zborny, tam się urwaliśmy, stamtąd gdzieś tam ruszaliśmy dalej na wyprawy podbijać Sopot. A tak, to oczywiście znane miejsca, z takich miejsc znanych to hipodrom, ponieważ ja mieszkałem w Sopocie Wieścigi, to hipodrom jest takim miejscem, gdzie nie wszyscy go znają. Ja lubiłem tam chodzić na spacery, obalinie, restauracja, grałem w piłkę też na hipodromie, miałem tam kolegów, którzy mieszkali na hipodromie z podstawówki, także mam sentyment do tego miejsca. Jelitkowo, bo tam chodziłem jako dziecko na plażę. Bawiłem się grabkami, wiaderkiem przy strumyku, przy tym potoku w Jelitkowie. Także zawsze z sentymentem. Mam dużo zdjęć z tamtego miejsca, z dzieciństwa, z tego parku jelitkowskiego. Ryba, frytki w Jelitkowie. No, zawsze jak jeżdżę na rowerze, często tamtędy, to z sentymentem się zatrzymuję i wspominam te lata takie tego wcześniego dzieciństwa. Kilka lat. Ja powiem tak, że zmieniło się wszystko o 180 stopni. Ja wchodząc do drużyny, poglądałem starszych zawodników, no raczej, mówiąc delikatnie, dobrych wzorców nie miałem. W tej chwili chłopcy naprawdę mogą patrzeć na to, jak starsi zawodnicy podchodzą do treningu i mają się tylko uczyć. Młodzi też są bardzo zaangażowani, chcą się uczyć, podchodzą świadomie, coraz bardziej świadomie do treningu, wiedzą, że trzeba się dobrze odżywiać, pytają się, ćwiczą indywidualnie, także naprawdę idzie wszystko w dobrym kierunku, bazy są coraz lepsze. Tylko młodzież była chętna, dzieci, żeby było chętne, żeby grać w tą piłkę, bo ja jako młody chłopak to grałem całymi dniami na podwórku, w piłku tej chwili to się pozmieniało, podwórka są pozamykane, boiska są gdzieś
schowane przy szkołach i naprawdę, żeby pograć w piłkę, to trzeba gdzieś tam zawsze podjechać albo się wybrać, no i albo rodzice muszą zabić na trening, także to jest tu w tym kierunku trzeba raczej patrzeć, żeby dzieciaki chętnie odeszły od komputerów, od gier i wzięły się za granicę. Że tak, zresztą widziałem się z Krzysztofem Kurem, z Tomkiem Dawidowskim. Czasami się dzwonialiśmy, jeżeli jakieś tam były sprawy. Spotkamy się zresztą raz w roku, staramy się spotykać, bo nie zawsze to chodzi do skutku, nawet dwa razy w roku na takim spotkaniu wigilijnym u trenera Godysza. Dwie grupy, i ta starsza, wychowankowie, i ta młodsza. Także tutaj niektórych zawodników, jak Maciek Kostrzewa, jak Duda, to znamy od dziecka jeszcze, jak chłopcy przychodzili, mieliśmy 12 lat, już graliśmy w ekstraklasie, oni takie młode dzieciaczki przychodziły, teraz wyrosły się na potężnych mężczyzn. My się starzejemy, ale staramy się kultywować i trzymać tę tradycję. Pewnie, że mam. No, chciałbym przede wszystkim cieszyć się, że przyszedłem jeszcze w takim wieku i do takiego klubu, gdzie jeszcze można o coś powalczyć, bo Lechia jest w ekstraklasie, a nie w jakiejś niższej lidze. Ja jestem jeszcze w takim wieku, że jeszcze cały czas mogę grać na dobrym poziomie i się dobrze czuję, więc naprawdę możemy w ekstraklasie jeszcze powalczyć o jakieś ambitniejsze cele i z tego się na pewno cieszę. A potem zobaczymy, no, bo chcę grać w klubie jak najdłużej, chcę grać w Lechii jak najdłużej. Na pewno chcę zakończyć tutaj karierę, nigdzie indziej i to jest 100% pewne, że jeżeli skończę grać w piłkę, to skończę tutaj. Potem oczywiście będę chciał zostać w Gdańsku i będę chciał zostać przy piłce po cichu. Oczywiście liczę na to, że będę mógł, dostanę szansę gdzieś pracować przy piłce jako trener. Bo to jest to, co chciałbym robić. I myślę, że w tym kierunku pójdę. Ja pamiętam jako młody chłopiec, bo ja nigdy nie miałem okazji trenować inaczej. Moim trenerem nigdy nie był bezpośrednio trener Kaczmarek. My jako młodzi chłopcy tutaj jeszcze na tym chwilę było piaskowe boisko. Trenowaliśmy sobie z trenerem Godyszem. Trener Kaczmarek był trenerem pierwszej drużyny wtedy, która grała w drugiej lidze wtedy, teraz to jest pierwsza liga. Miała młodą drużynę. Ja pamiętam tutaj takie obrazki, jak trener ciągnął mur i Sławka Wojciechowskiego za uszy na boisko i po treningu Sławek uderzał tutaj rzuty wolne z trenerem i trenowali. Wyszło mu to na dobre. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, że bardzo dużo młodych zawodników z Lechii, właśnie wychowanków, grało wtedy w tej drużynie. Ta drużyna grała bardzo dobrze w tej drugiej lidze. Także no, to takie obrazki, które ja pamiętam. A potem spotykałem się z trenerem już po drugiej stronie barykady. Trener był trenował z Tomiłoszem Grokim, GKS Katowica. Ja grałem w Amice przeciwko tym drużynom. No niemniej jednak gdzieś tam zawsze porozmawialiśmy chwilę, gdzieś tam się spotykaliśmy tutaj przy okazji jakichś beneficów czy jakichś imprez takich na Lechii i zawsze gdzieś ten kontakt był. Ja powiem tak, że przede wszystkim koncentrujemy się na najbliższym meczu i na to, żeby go wygrać. I tak staramy się robić za każdym razem. Takie bieganie w przyszłości jest niebezpieczne. Trzeba włożyć całą energię i wysiłek w to, żeby zdobyć te 3 punkty. I oczywiście wtedy sytuacja będzie bardzo dobra i komfortowa, bo będziemy w 4 meczach 5 punktów. I wtedy rzeczywiście da to jakiś obraz, o co Lechia w tym sezonie może walczyć. Aczkolwiek no, cały czas, ja powtarzam, że trzeba się koncentrować na najbliższym meczu, na 3 punktach, spokojnie zbierać oczka, piąć się w tej tabeli jak najwyżej, bądź utrzymywać miejsce i kontakt z czołówką i na razie nie wybiegać za bardzo w przyszłość. Że mamy już na tyle dobrych zawodników i doświadczonych w tej drużynie, że możemy wygrać każdą tej grupy. Zależy jaką będzie atmosfera, w jakiej formie będą piłkarze przyjeżdżali, z jakim nastawieniem. I myślę, że to jest klucz do tego sukcesu. Tak to ciężko mi się opowiadać o kolegach, bo większość tych chłopaków i kolegów z reprezentacji znam.
i ja tam powinienem grać, więc trudno mi się z miejsca takiego zawodnika, który tam nie miał wypowiadać i oceniać kolegów. Ja tylko mogę powiedzieć, że będę kibicował i będę przed każdym meczem wierzył w zwycięstwo, bo to jest ważne. Mam na tyle dobrych zawodników w drużynie, że naprawdę jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od tego, jaka będzie forma, jaka będzie atmosfera i jak trenerem formali to wszystko poukłada.